Drodzy, to wielki przywilej być razem z Wami dzisiaj na tym sobotnim nabożeństwie i otwierać Słowo Boże i czerpać z tej, no nieprzebranej skarbnicy tak wielu Bożych myśli, tak wielu Bożych błogosławieństw. Zatytułowałem dzisiejsze kazanie Niekochany uczeń Chrystusa. Czy to w ogóle możliwe? Tak. Czy można być niekochanym uczniem Chrystusa? Ale przyglądając się 12 apostołom, mam wrażenie, że jednego z nich można by tak próbować określić. Kogo mam na myśli? Judasza. Większość osób odpowiada Judasza, więc odpowiem, że na myśli mam kogoś innego. Myślę na temat apostoła Jana. Myślę, że trudno o bardziej zadziwiającą odpowiedź, tak? Że apostoł Jan miałby być niekochanym uczniem Chrystusa. Apostoł Jan? Przecież nikt nie mówił tak, jak apostoł Jan o miłości Bożej. Przecież nikt tak głęboko jej nie pokazywał, nie przedstawiał. Przecież on jest nawet nazwany apostołem miłości. Ale do pewnego momentu mam wrażenie, że obserwując jego życie, i dzisiaj chcę razem z Wami sięgnąć do pewnych ciekawych historii, obserwując jego życie, można by właśnie w taki sposób go określić. Niekochany uczeń Chrystusa. Nie dlatego, że Chrystus go nie kochał. Chrystus go kochał całym sercem, tak jak każdego z innych swoich uczniów. Ale dlatego, że on nie do końca, przynajmniej do pewnego momentu, był w stanie tą miłość poznać, przyjąć, co miało konkretne przełożenie na jego życie. Gdy otwieramy list do Efezjan, 5 rozdział i 1 werset, to czytamy tam takie oto słowa. Bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Czy można być naśladowcą Pana Boga, będąc dzieckiem niekochanym przez Boga? Zobaczmy, drodzy, to poczucie, że człowiek jest ukochanym Bożym dzieckiem, jest największą siłą, największą motywacją, która sprawia, że może naśladować Pana Boga. Największe wyzwanie, jakie przed człowiekiem może stanąć, naśladować Chrystusa. Ale jest jedna bardzo ważna, bardzo istotny jeden element, który pozwala człowiekowi iść za Bogiem. Poczucie, że jest ukochanym Bożym dzieckiem. Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Jaki był apostoł Jan, kiedy Pan Jezus go spotkał, kiedy powołał go jako swojego ucznia? Jan nie posiadał wrodzonej łagodności. Z natury nie był człowiekiem łagodnym. On był raczej krytykanski, czasami nawet taki porywczy, żądny pewnych zaszczytów, a nawet mściwy czy kapryśny. I takim spotyka go Jezus. I obdarza go swoją miłością. Ponieważ pod powłoką tych nieprzychylnych cech Pan Jezus widzi naprawdę szczere serce tego człowieka. Naprawdę szczere, otwarte serce. Odkrywa człowieka, który pragnie świętości i pragnie tego umiłowania Bożego. Popatrzmy na pewne wydarzenia z życia apostoła Jana. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, tam od wersetu 51 czytamy taką oto historię. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa. Panie,
Czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Lecz on odwrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu? Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować. Po czym skierowali się do innej wsi. To Jan był jednym z tych, który miał przygotować miejsce w pewnej wiosce samarytańskiej dla Jezusa, który zdążał do Jerozolimy. Ale mieszkańcy tej wioski nie chcieli przyjąć Jezusa na gościnę. Jaka była reakcja apostoła Jana? Był tak rozgniewany ich niechęcią, że przyszedł do Jezusa i mówi: Panie, jeżeli pozwolisz, to co może zrobimy? To ogień z nieba spuścimy na tych ludzi, aby zginęli, dlatego że nie chcieli przyjąć Ciebie, nie uszanowali Ciebie. Czy to jest postawa apostoła miłości? Nie. Drodzy, w takim duchu Jan byłby naprawdę dobrym przywódcą inkwizycji albo jakiejś wyprawy przeciwko tym, którzy wierzą inaczej, która miałaby na celu zniszczyć tych, którzy nie chcą uwierzyć w Boga. Chrystus nie zdobywa ludzkich serc przymusem, ale objawieniem swojej miłości. I dlatego poucza uczniów i mówi: to nie jest ten duch, który powinien wam towarzyszyć. Ludzie z serca, poznając moją miłość, mogą za mną pójść, ale mogą mnie też odrzucić. Ale nie da się narzucić komuś tego, aby uszanował, przyjął, zaakceptował Chrystusa. Chrystus powiedział: ja nie przyszedłem niszczyć, przyszedłem pomagać ludziom, aby poznali mnie i moją dobroć. Popatrzmy na inny fragment, 20 rozdział Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział 20. I tam od wersetu 20 czytamy taką oto historię. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeuszowych, do niego, do Pana Jezusa, oraz jej synowie. Pokłoniła mu się i o coś prosiła. Czego sobie życzysz? Zapytał. Spraw, wyjawiła, aby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie. Jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy twojej. Matka synów Zebedeuszowych to matka Jakuba i Jana. I przychodzi matka razem z synami i o coś prosi Jezusa. Czy to jest tylko prośba matki, czy prośba także jej synów? Synów. Może nawet bardziej jej synów. Jak to jest czasami, mimo że oni już byli dorośli, ale jak to jest czasami z dziećmi, które trochę wstydzą się o coś kogoś poprosić, to co mówią? Mamo, ty powiedz, ty zapytaj, tak? Czy tato, ty poproś. Taka tu jest chyba historia. Przychodzi matka synów Zebedeuszowych, prosząc Jezusa: Panie, spraw, żeby w Królestwie Bożym moi synowie, ja i Jakub, jeden siedział po twojej prawej stronie, a drugi po twojej lewej stronie. Jezus odpowiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, który ja mam do wypicia? Możemy, oświadczyli. Wprawdzie z mojego kielicha pić będziecie, powiedział. Lecz zapewnienie wam miejsca w mojej prawej lub lewej stronie nie należy do mnie. Zasiądą na nim ci, którym przygotował je mój ojciec. Ta prośba Jana o zasiadanie najbliżej Chrystusa w Królestwie Bożym, jakie cechy charakteru jego pokazuje? Pokazuje pragnienie stanowisk, pewnego rodzaju ambicje. Pamiętajmy, jakie wyobrażenie o Królestwie Bożym mieli wtedy uczniowie. Że to było królestwo bardzo podobne do ziemskich, którym Chrystus panuje, a oni zajmują najwyższe stanowiska.
W wersecie 24 czytamy, gdy pozostałych 10 uczniów usłyszało o tej rozmowie, oburzyło się na kogo? Na dwóch braci. Nie na matkę się oburzyli, ale oburzyli się na tych dwóch braci, bo to było ich pragnienie, to było ich dążenie, to była ich prośba. Jezus przywołał ich i powiedział, wiecie, jak władcy narodów umieją je sobie podporządkować, jak wielcy tego świata potrafią dać im się we znaki. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na oku za wielu. Chrystus pokazuje w tych słowach, że pozycja w Królestwie Bożym jest związana z charakterem człowieka. Jest związana z jego postawą i charakterem. Ten, kto będzie najbliżej Chrystusa, to ten, kto najbardziej go naśladuje. To ten, kto najgłębiej wstępuje w jego ślady służby, pokory, miłości Boga i miłości ludzi. Ten, kto pragnie ratować innych do zbawienia, podobnie jak Chrystus przyszedł, aby ratować. Bardzo ciekawe to jest i niezwykłe, że to, co proszą Jan i Jakub, to, żeby zasiadać obok tronu Chrystusa z lewej lub z prawej strony. Wiele dziesięcioleci później, być może nawet Jan przypomniał sobie tę prośbę, kiedy już jako sędziwy człowiek, sędziwy, pełen naprawdę miłości uczeń Chrystusa, na skalistej wyspie Patmos, gdy spisywał objawienie dane mu przez Chrystusa, to napisał w pewnym momencie tak. Księga Objawienia, 3 rozdział, werset 21. Chrystus składa oto taką obietnicę. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Tak jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kiedyś dwóch uczniów prosiło, aby mogli najbliżej tronu Chrystusa siedzieć. A Pan Jezus jaką obietnicę składa wierzący? Że ten, kto zwycięży, zasiądzie ze mną na moim tronie. Ale to nie będzie wyraz dążenia do pozycji czy stanowiska, ale to będzie wyraz naśladowania Jezusa Chrystusa w poświęceniu, w służbie i w miłości. Popatrzmy na jeszcze jedną historię z życia apostoła Jana. 9 rozdział Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, rozdział 9. I tam werset 38 oraz 39. Wtedy Jan powiedział do Chrystusa, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wypędzał demony. Ale ponieważ nie dołączył do nas, zabroniliśmy mu. Jezus jednak odparł, nie zabraniajcie mu, gdyż nie ma takiego, kto by dokonał cudu w moim imieniu i zaraz potem mógł mnie znieważać. Znów mamy apostoła Jana, prawda? Przychodzi do Chrystusa i mówi, Panie, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu pomaga ludziom, ale on nie jest z naszej grupy. I wiesz, co zrobiliśmy? Zabroniliśmy mu. No właśnie. Zobaczmy. Pewnego rodzaju zazdrość przebija przez apostoła Jana, prawda? Takie poczucie wyłączności tylko my. I Pan Jezus gdzieś koryguje tą jego postawę, mówiąc niesłusznie. Nie zabraniajcie. Jeżeli ktoś pomaga ludziom, powołując się na mnie, w imieniu Chrystusa, to dobrze. Nie zabraniajcie. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że zachował w Ewangeliach te trzy historie, które pokazują apostoła Jana, zanim stał się tym apostołem miłości. Które pokazują,
że był człowiekiem, któremu nie brakowało słabości. Ale, drodzy, dzisiaj, kiedy myślimy apostoł Jan, to mamy zupełnie inny obraz, prawda? To myślimy o człowieku, który jak nikt potrafił opowiadać o Bożej miłości i Bożym poświęceniu. Dzisiaj, kiedy mówimy apostoł Jan, to widzimy kogoś z zupełnie przemienionym sercem. Co się więc takiego stało? Co się stało w życiu tego człowieka, że te wszystkie negatywne cechy, które te historie pokazywały z jego życia, w pewnym momencie stały się przeszłością. W pewnym momencie Chrystus zmienił jego serce. Co się stało? Oddajmy głos apostołowi Janowi i popatrzmy na pierwszy jego list. I tam czwarty rozdział tego listu i werset 16. I my, pisze Jan, poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. I my poznaliśmy tę miłość, którą ma do nas Bóg i uwierzyliśmy w nią. Pisał w liczbie mnogiej, ale gdyby chciał mówić o sobie, to co by powiedział? Ja poznałem tą miłość, którą Bóg ma do mnie i uwierzyłem w nią. I uwierzyłem w nią. W jaki sposób ją poznał? Trzeci rozdział, werset 16. Znamy wszyscy na pamięć Ewangelię Jana 3,16, ale nie wiem, czy znamy pierwszy list Jana 3,16 na pamięć. To jest bardzo ciekawy fragment. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 16 werset. W jaki sposób poznał tą Bożą miłość? Dobrze. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas życie swoje. Jan, przebywając z Chrystusem, nawet jeżeli na początku może czuł się nieco niekochanym uczniem Chrystusa, nie dlatego, że Chrystus go nie kochał, ale dlatego, że on tej Bożej miłości jeszcze tak nie był w stanie odebrać. I brak tego poczucia bycia ukochanym Bożym dzieckiem sprawiał, że potrafił być krytykancki, zawistny czy niepotrzebnie ambitny. Ale mówi, poznałem Bożą miłość i w nią uwierzyłem. Drodzy, może dzisiaj dla nas słowa Bóg mnie kocha są bardzo oczywiste. Ale znałem kiedyś człowieka, który mówił, jestem pewien, że Bóg kocha wszystkich ludzi, oprócz mnie. Możemy się uśmiechać, ale to pokazuje, jaki może być smutny stan w życiu i w sercu człowieka. Dzisiaj na tej ziemi jest wielu ludzi, którzy wcale nie wierzą, że Bóg ich kocha. Naprawdę. Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Czytaliśmy na początku. Tylko to poczucie, że jesteś ukochanym Bożym dzieckiem, da ci właściwą motywację i siły, żeby naśladować Jezusa Chrystusa. I chociaż Jan na początku nie odczuwał tego umiłowania w taki sposób, jak stało się to później, to Chrystusowi udało się dotrzeć do jego serca. Bo on pragnął, bo on poszukiwał, bo on chciał. Udało się dotrzeć i Jan stał się tym niezwykłym apostołem miłości. Jan cenił sobie nauki Chrystusa. On starał się dostosować swoje życie do Bożego wzoru. Pragnął upodobnić się do mistrza. I pod wpływem tej przekształcającej miłości Chrystusa stał się cichym i pokornym. I poddał swoje serce Bożej miłości
chyba najbardziej ze wszystkich apostołów. Drodzy, zwróćmy uwagę, że kiedy poczuł się kochany, kiedy uwierzył w tą miłość, którą Bóg ma do niego, to właśnie przez apostoła Jana Pan Jezus przekazał chyba najgłębsze nauki dotyczące Bożej miłości. Najgłębsze nauki obrazujące Boży charakter. Jan tak chłonął Bożą miłość, którą Chrystus mu okazywał. Drodzy, Chrystus kochał wszystkich apostołów, prawda? Wszystkich uczniów. Ale odnieść można wrażenie, że nikt taki jak Jan, może było to po części związane z tym, że był też najmłodszy ze wszystkich, może jeszcze pewnego rodzaju takie dziecięce czy młodzieńcze cechy sprawiły tą większą otwartość serca, ale chyba nikt tak jak Jan tej Bożej miłości nie przyjmował i o niej nie mówił. I co najważniejsze, ta miłość w niezwykły sposób go przemieniała. Poznał i uwierzył. To było jego własne doświadczenie. Zdumiewające jest to, że kiedy czytamy Ewangelię Jana, otwórzmy kilka miejsc. 13 rozdział Ewangelii Jana. Zdumiewające jest to, że kiedy czytamy Ewangelię Jana, jak chodzi o 13 rozdział, werset 1. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których umiłował w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Wszystkich, prawda? Chciał pokazać wszystkim swoim uczniom, jak bardzo ich kocha. Ale zdumiewające jest to, że w Ewangelii Jana, kiedy apostoł Jan pisze coś na swój temat, to zwróciliście uwagę, że najczęściej nie używa swojego imienia? Popatrzmy ten sam rozdział 13, ale werset 23. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus jest z uczniami w wieczerniku i czytamy w wersecie 23. A jeden z Jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał obok Jezusa. Jan pisze o kim? O sobie. Ale pisze, to był ten, którego Jezus miłował. Popatrzmy na 19 rozdział Ewangelii Jana. Tam w wersecie 26 czytamy tak. Jezus z wysokości krzyża widzi matkę swoją i widzi ucznia Jana. Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i stojącego przy niej ucznia, którego miłował, zwrócił się do matki, oto twój syn. To był Jan, ale Jan nie mówi tutaj o sobie, używając swojego imienia, tylko co mówi? To był ten uczeń, którego Jezus miłował. Popatrzmy na rozdział 20 i werset 2. Maria Magdalena przybiega wczesnym rankiem w dniu zmartwychwstania, zwiastując, że grób jest pusty. I w drugim wersecie czytamy tak. Pobiegła więc do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, tego, którego Jezus miłował. Mówiąc, wzięli Pana mego. I Jan znów wspomina siebie, ale mówi, to był ten uczeń, którego Jezus miłował. Wszystkich miłował, ale nikt tak jak Jan może tej miłości nie pragnął. Popatrzmy na rozdział 21 i werset 7. To mamy tą scenę, kiedy łowią rybę uczniowie po zmartwychwstaniu Chrystusa i dostrzegają, że ktoś jest na brzegu. I w wersecie 7 czytamy. Wtedy ten uczeń, którego Jezus miłował, ten ukochany uczeń, powiedział do Piotra, to Pan tam jest na brzegu. Kto powiedział te słowa do Piotra? Apostoł Jan. Ale jak o sobie pisze? To był ten uczeń, którego Jezus miłował. Dlaczego? Dlaczego Jan w taki sposób pisząc, w Ewangelii wspominając siebie, nieustannie mówi, to był ten uczeń, którego Jezus miłował. Szukając odpowiedzi na to pytanie, przypomniałem sobie doświadczenie swojego życia. Zanim poznałem Chrystusa, bardzo, bardzo w życiu brakowało mi sensu życia. Życie wydawało się bez sensu.
bez jakiegoś znaczenia, bez wartościowego celu. Bardzo w życiu przez wiele lat szukałem sensu tego życia, starając się w różny sposób zapełnić tą pustkę. I pamiętam, gdy zacząłem już tak na poważnie czytać Słowo Boże i zacząłem poznawać Chrystusa. Kilka tygodni minęło, odkąd przyszedłem do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, odkąd zacząłem poznawać tak naprawdę, kim jest Jezus, Jego przyjaźń, Jego bliskość. I pamiętam, że jedna z rodzin zorganizowała takie spotkanie kończące rok. Kończył się rok, było spotkanie rodzinne. Taki dobry czas, kiedy dziękowaliśmy Bogu za miniony rok, kiedy śpiewaliśmy pieśni i w pewnym momencie stanęliśmy w kręgu i gospodarze tego spotkania powiedzieli tak. Drodzy, gdybyście mieli określić Pana Boga tylko jednym słowem, to jakie byłoby to słowo? I poprosili, żeby każdy po kolei powiedział tylko jedno słowo, które dla niego najpełniej wyraża to, kim jest Bóg. Jakich słów, jakiego słowa wy byście użyli? Miłość. Miłość. Tak, to słowo też padało bardzo często. Padały też inne słowa. Ale w pewnym momencie kolej doszła do mnie. I ja miałem powiedzieć tylko jedno słowo, aby określić, kim jest dla mnie Bóg. I w tym momencie mojego życia to słowo, które wypowiedziałem, było następujące. Sens. Sens. Dlaczego? Bo najbardziej w życiu brakowało mi sensu życia. I teraz, kiedy Bóg zaczął to zmieniać, to, co było mi najbliższe, to, że dzięki Bogu życie ma sens. I tak sobie myślę, czy nie z tego samego powodu apostoł Jan, pisząc o sobie, nie używa swojego imienia, tylko mówi, to był ten uczeń, którego Jezus miłował. To był ten uczeń umiłowany przez Chrystusa. Może dlatego, że tak bardzo tego pragnął, tak bardzo chciał tego poczucia, że jest ukochanym Bożym dzieckiem. I na koniec, drodzy, kilka fragmentów Biblii, które są tylko dla umiłowanych. Ale nawet jeżeli ktoś nie do końca dziś tak się czuje, to proszę, żeby nie wychodził i wysłuchał też tych fragmentów, ale jest to zdumiewające, a z drugiej strony takie oczywiste, że wiele fragmentów Biblii jest tylko dla umiłowanych Bożych dzieci. Dlaczego? No popatrzmy na pewne fragmenty właśnie z listu Jana. Pierwszy list Jana, rozdział 3. Patrzcie, czytamy w pierwszym wersecie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. A czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. Umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Drodzy, z racji stworzenia wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Ale jest też głębsze znaczenie bycia dzieckiem Bożym, które ma związek z przyjęciem daru zbawienia. Z przyjęciem tej adopcji Pana Boga. Z przyjęciem pojednania i stania się dzieckiem Bożym. I apostoł napisał, umiłowani jesteście Bożymi dziećmi. Pierwszy list Jana, 4 rozdział i werset 1. Umiłowani. Tak? Przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Zobaczmy, to poczucie bycia umiłowanym dzieckiem Bożym ma też ogromne znaczenie w rozpoznawaniu czegoś, co jest dobre, czy złe. Nie każdemu duchowi
Wierzcie, rozpoznawajcie, badajcie. Ten sam czwarty rozdział, ale popatrzmy od wersetu 7. Umiłowani. Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Umiłowani, miłujmy się nawzajem. Dlaczego zanim apostoł Jan powie miłujmy się nawzajem, to mówi umiłowani? A nie mógłby napisać grzesznicy, miłujmy się nawzajem. Albo nienawidzący się, miłujmy się nawzajem. Nie mógłby, prawda? Bo jak można miłować się nawzajem, jeżeli sam nie jesteś ukochanym Bożym dzieckiem? I wreszcie w tym pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, werset 21 i 22 czytamy tak. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, zbliżamy się do Boga z ufną odwagą i otrzymujemy od Niego to, o co prosimy. Zachowujemy bowiem Jego przykazania i czynimy to, co jest Mu miłe. Umiłowani, jeżeli serce nas nie oskarża, możemy dzięki tej niesamowitej mocy Bożej miłości zachowywać Jego przykazania. To dlatego też apostoł Paweł pisał: bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Które dziecko bardziej będzie chciało naśladować swojego rodzica? To, które czuje się kochane przez rodzica? Czy to, które takie się nie czuje? Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I dlatego nawet jeżeli na początku swego powołania Jan był trochę niekochanym uczniem Chrystusa, nie dlatego, że Chrystus go nie kochał, ale z powodu tego, że jego serce jeszcze nie było w stanie może przyjąć tej miłości, jak Chrystus chciał. Nawet jeżeli na początku Jan był nazwany synem gromu, tak? To nagle okazało się, że są gromy potężniejsze od gromów ludzkiego gniewu. Jakie to są gromy? Gromy Bożej miłości. Są potężniejsze od tego wszystkiego. Po drodze, ta historia nam pokazuje, historia i doświadczenia apostoła Jana, że Boża miłość jest bardzo niebezpieczna. Jest bardzo niebezpieczna dla ludzkiego egoizmu, dla pychy, dla zawiści, dla zazdrości, dla niechęci. Jest niebezpieczna? I Jan tego doświadczył. Okazała się tak niebezpieczna w jego życiu, że przemieniła jego serce, w którym jeszcze, gdy poznał Chrystusa, znajdowało się wiele tych złych cech, że przemieniła jego serce. I dzisiaj, kiedy słyszymy słowa apostoł Jan, to właściwie mamy już tylko jedno skojarzenie. Apostoł, jak żaden inny, tak głęboko, tak pięknie, opowiadający o miłości, której sam doświadczył, którą sam przeżywał, którą sam żył. Niech to Boże błogosławieństwo tej potęgi Bożej miłości też przemienia nasze serca i sprawia, że jako umiłowane Boże dzieci będziemy mogli dzień po dniu naśladować Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.